Witam Was bardzo serdecznie w Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj pieszo sobie chodzimy, bo wyobraźcie sobie, że w sumie ja wiedziałem o tym, że jest taka opcja, tylko wcześniej ona była taka na wpół legalna, teraz jest legalna. O, proszę bardzo, mogę sobie tutaj poprzechodzić, powychodzić, o, popatrzeć, pozwiedzać, pooglądać, zobaczcie jak to wygląda, kurde. No i najlepsze jest to, że tam nie muszę się martwić o to, czy przejdę, czy nie przejdę, bo jak nie przejdę, to przeniknę. A co to jest w budynku? W budynku nie ma nic, ale widzę drabinkę, a której wcześniej nie widziałem. Dobra, idziemy do auta, wsiadamy, jesteśmy za kółeczkiem, jedziemy po ładunek. Jedziemy po ładunek, robimy oczywiście Operation Genua Bridge, więc tą misję, która może spowoduje, że będziemy mieli we Włoszech skrót. Czekajcie, czekajcie, bo ja tutaj nie mogłem zapanować, kurde. Trochę się nie mogę przyzwyczaić po nowemu jeździć. Możecie oczywiście sami to sprawdzić wchodząc na Euro Truck Simulator. Bardzo polecam. Sobie mapkę odpalę, lustereczko prawe, żebym widział. Teraz muszę oczywiście w prawo skręcić. Będziemy pobierali ładunek, tak? No już zielone, dawaj. Już jest, tak? Zielone było, ewidentnie. Dobra, teraz tutaj we prawo. No nic nie jedzie, to mogę jechać. Nic nie wskazywało, że nie mogę. Tutaj muszę skręcić w lewo. To tak właśnie uczynimy i zrobimy. Zaraz tutaj pyk. O, i to jest mój ładunek, który muszę podjąć. No musiałem go oczywiście na liście znaleźć, ble, ble, tak już to tego wam oszczędziłem po prostu. Dalej będziemy zachwycali się dźwiękami. Powiem wam, fizyka jazdy również uległa tutaj zmianom. Dobra, chwila, moment. Tak, tak, tak. O kurde są. Dobra, jest jazda. Jedziemy, kurde. Dawaj, lampiszcze. O której tam dojedziemy? 8:45. No to byłoby, nie? Szkoda, że tak drugi odcinek i znowu jest wieczorem. Ja będę skręcał, kochany, w prawo. Więc jakby gdybyś mógł... Nie możesz. Nie pojedziesz nigdzie, prawda? No, bo mi tutaj ciężko jest z tą naczepą. No zrozum, że ta... 160 km. Jest duża szansa, że zrobimy dwa kursy. Zobaczymy. O, stawaj, stawaj! Dobrze, ale wyhamował. Ale powiem wam, fizyka jazdy się zmieniła. Naprawdę. Naprawdę się zmieniła. Nie jest tak samo, jak było. Nawet, słuchajcie się, brzmienie silnika już też nie jest takie samo. Słyszycie to, nie? Dobra, ja tutaj bez kierunku, dobra, bo wprowadzam zamęt. Dźwięk silnika też się zmienił. Tutaj hałas w kabinie także uległ zmianom. Jak nie wierzycie, to odpalcie sobie stare odcinki któreś i posłuchajcie chwilę, jak tam się dźwięk zachowuje, a jak teraz się zachowuje. Ja patrzyłem, robi wrażenie. Bo aż tak z początku to aż ciężko się nawet przyzwyczaić w pierwszych chwilach, wiecie? To trochę jest tak, że naprawdę... Dobra, ja tutaj zrobię tak, jak nie powinienem, ale... Dobra. O. Tak, o, wyjedziemy. Tak, więc ta oprawa dźwiękowa jest tutaj, powiem wam, naprawdę, naprawdę fajnie zrobiona. O grafice wam mówiłem.
W grafice, tak jak Wam już napomniałem, były zmiany. Tutaj te zmiany objęły na przykład asfalt. Tablice są wszystkie, powinny być teraz czytelne, a nie tylko niektóre. Większość napisów i tak dalej, tak samo jak są powygładzane krawędzie, czyli powinniśmy coraz mniej tak zwanych pikseli widzieć. No oby. No faktycznie mi się tutaj patrzy coraz lepiej. Nawet jak spojrzycie sobie teraz na lewą szybę, to faktycznie widać, że jest to szyba. No, znaczy wiecie o co mi chodzi, że jest taka przezroczysta, nie jest taka... No wcześniej miałem takie wrażenie, że przez plastik patrzysz, a teraz nie. Teraz zobaczcie, odsuwam, widać krawędź szyby, tak, jak ona jest opuszczona, jest inny dźwięk. Słyszycie te zmiany? Jest taki, aż w uszach tak dziwnie pyk się robi. No i... pod wiatą, nie? Aha, bo ja nie byłem pod wiatą. Pod wiatą jest inaczej, to już Wam mówiłem o tym rozchodzącym się dźwięku. Fajne to jest. Nawet powiem Wam, że czasami wjeżdżam w tunel i sobie tutaj, no, umilam sobie podróż. Muszę zerknąć na mapę. Aha, tutaj wziąłem. Czyli jedziemy tutaj. A ja byłem jakoś przekonany, że biorę tutaj. Kurde, coś powaliłem, no ale no... No, coś pomyliłem, no ale no już pomyliłem, no to następnym razem dojedziemy w drugie miejsce i o, i wielkie mi halo. Dobra, ty sobie tam przejeżdżaj. Ja więcej jak 9 dych, to już wam też mówiłem, jak biorę te zlecenia takie ze świata Eurotrucka, no to nie, to nie ma szans, nie przekroczysz 9 dych. Trochę paliwka mało, kurde, bym gdzieś zjechał, bym gdzieś tak potankował, nie? Czemu on mnie tam ciągnął na ten parking, to nie wiem. Bo ewidentnie tak było przez chwilę. Może GPS coś popieprzył. Zdarza się, w realnym świecie też tak jest. Jedziesz czasami na jakąś dzielnię i pokazuje ci, że jest jakaś ulica, ale gdzieś w polu, albo w ogóle ci jej nie pokazuje, mówi, nie ma takiej, co? Nie, absolutnie. Zdarza się szczególnie na tych nowo budowanych osiedlach. One są jeszcze pewnie niewczytane, czy coś tam niewpisane. Dobra, mogę. No muszę mieć to prawe lusterko. Tutaj myślałem o tym, żeby wam to prawe lusterko wyłączyć, bo faktycznie ktoś mi tam pisał, większa jest, zobaczcie, jest większy widok, większe te pole. Natomiast no, jak jadę, to ja nic nie widzę z prawej strony. Nie mam tego urządzenia, które powoduje, że jak skręcę głową, to tam, wiecie, odwracam się. Ja tutaj, powiem wam, Eurotruck nie jest jedyną grą, jaką ogrywam. Zresztą wiecie. Jest kilka innych tytułów i no, ja po prostu nie dokupowałem tutaj ani żadnej kierownicy nigdy, ani takich rzeczy. Na kanał też to nagrywam raczej rzadko. Jest to seria istniejąca, działająca, ale wiecie, że no, nie jest to tak, że mamy tutaj full nagrane i tak dalej. Dobra, teraz tutaj sobie skręcę. O tak. Teraz będę troszeczkę częściej wrzucał ze względu na ten, na to, że robimy ten, nie wiem, no achievement, no nie wiem jak to tam powiedzieć. No taką
No wymagają tutaj taką wymuszkę tutaj robimy, no. Oni wymagają, my robimy i tyle, no. I to nie jest, że musisz to robić. I tam do zyskania, tak jak wam mówiłem, tutaj jest jakieś malowanie i coś tam jeszcze, już nie pamiętam, jakaś zawieszka czy coś. Natomiast powiem wam uczciwie, mam głęboko w poważaniu te malowanie, bo nie będę przemalowywał auta. Jak mi się znudzi to auto, ale jakoś nie wiem dlaczego lubię, na skali się zatrzymałem. Jeżeli mi się to znudzi to auto, to je wymienię na inne i sobie je pomaluję tak jak będę chciał, a nie będę je tam malował, bo nie wiem, bo ktoś mi da malowanie, no bzdura. Mam tutaj możliwości pomalowania auta tak jak chcę, więc tutaj, o, bo ja tutaj wjeżdżam gdzie nie wolno, nie? Znaczy wszystkim nie wolno, a mnie wolno. Dobra, to ja sobie tutaj wjadę, tutaj, a tutaj już są rusztowania, nie? A, rusztowania, że niby, wiecie, a po co ja tutaj kierunek, jak tutaj nikt nie jeździ, że to jest droga zamknięta. Ach, kurde, już mogliby mi darować, naprawdę, zapomniałem o tym, że, ach. Dobra, nieważne. Dobra, i teraz tak, wjeżdżamy tutaj. Naprawdę liczę na to, że jak to skończymy, to będzie most, nie? Tam zrobiona ta estakada, którą tam budujemy. No bo jak nie, to się trochę zezłoszczę, powiem wam. I więcej chyba nie będę robił takich wyzwań, tych challenge'y, czy achievementów, czy jak to tam się, jak zwał, tak zwał. O, dobra, dojechaliśmy. Tutaj sobie popatrzmy, jak go. O, i zobaczcie, ja właśnie w dzień to widziałem, tak jak wam mówiłem. Teraz jest dużo jaśniej, wtedy widzieliśmy to w nocy. Teraz raczej, no, widno jest. Ja sobie kawy chlapnę, na zdrowie. Dobra kawa. No i tam mi się, no mi się podoba, że uczestniczę w tym, nie? Zaraz zobaczymy, czy tutaj będzie na mnie czekało. O, coś czeka. Odpalimy go, cofnę. A powinienem tak cofać w sumie, nie? No i dobra, i przeszukajmy. Co tutaj masz, kolego? Kolorowy. To jest tak, Werona, Florencja. Może do Florencji byśmy dupnęli. Tam we Florencji to nie byliśmy. Szczerze powiem. Koparkę. Do Florencji też można to za... Ale tutaj jest więcej kasy. To ja tak trochę nie rozumiem. Do Parmy możemy też coś wywieźć. I z Parmy zabrać. Dobra, to do Parmy. To do Parmy, gdzie będzie ta przyczepa? Pewnie znowu z drugiej strony, nie? No, chyba tak będzie, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. A, tam jesteś. O kurde, są. No dobra. No zobaczcie, jak to tutaj... Ja wam nawet pokażę, o! I tam to się chyba wznosi, tam później. Tak mi się wydaje, że to potem ta droga się tam unosi i idzie estakadą. No tutaj rozwalili sobie żwir, kontenery, no i budują, no i okej. Co tam więcej trzeba, nie? Aha, kopertówka. Wiecie co, to jakaś szkoła jazdy jest, czy co?
Patrz, dobra, koperta, tak? Kurde. O kurde, są. O, tutaj bliżej ściany. Zobaczmy, co ja tutaj stworzyłem. Ale to jest blisko. Ale to jest blisko. No wzięli tak, postawili przyczepę, no. Ej. No dobra. No tak chcieli, to tak jest. Pewnie uszkodziłem tył przyczepy, bo jak idiota teraz wyjechałem w lewo zamiast delikatnie i tak po skosie odjechać od ściany, nie? To ja sobie bach w lewo, a co tam? Tak mi się wydaje, że uszkodziłem. A w ogóle to nie byłem w tej naprawie w końcu. Znowu mam, znaczy mam znowu, cały czas mam te 6% uszkodzenia ciężarówki. Dobra, jedziemy z tym koksikiem. Jeszcze tylko tak, mapkę zobaczę. No ja lubię patrzeć na mapkę. Tu. I tutaj, ta. Tam, ty, aha, tutaj jest niepotrzeba. No to akurat dojedziemy. Tak, skończy się odcinek i prawdopodobnie w następnym zrobimy następnego kursa. Tak to widzę. No tak mi się wydaje, bo czasowo teraz nam to zajmie z dobre, ja wiem, 15 minut, jak nie lepiej. No właśnie te ograniczenia prędkości, bo gdyby nie było tego ograniczenia, to ja wam powiem, jakbym tutaj przydusił, to tutaj ze 140 bym poszedł. No, bo ja tak, wiecie, jak nie nagrywam, to tak jeżdżę czasami, nie? Wiecie, zresztą, no, widzieliście już na nagraniach, no już różne rzeczy widzieliście, jak jeżdżę spokojnie, jak jeżdżę szybko, jak, no różnie widzieliście, więc wiecie doskonale, że tutaj się czasami dzieją rzeczy, których... O, słyszycie różnicę? Jesteśmy w tunelu, nie? Fajny dźwięk, nie? Fajne echo, kurde. No, tutaj już jest inaczej, nie? Kurde, ej, mówię wam, że to jest super. Więc tutaj zmiany, jeszcze raz zmiany, tak jak wam powiedziałem, tak jak wam mówię. W ETS-ach cały czas zapraszam was mocno i bardzo serdecznie. Znaczy jak chcecie, jak lubicie ten tytuł, bo jak nie lubicie tego tytułu, to nawet gdyby tutaj samoloty lądowały na środku autostrady, to no, was to nie zachęci, nie? Więc tak to wygląda. I jakby ktoś pytał, to nie mam płacone za to, że tak gadam. Bo jak trzeba skrytykować tytuł, to krytykuję. Mówię, że jest źle, że jest niedobrze. I o takich tytułach prawdopodobnie powiem wam w następnym odcinku. Co jest nie tak, co jest, o co chodzi, nie? Co mi się nie podoba. Jeżeli chodzi o nowości na kanał, powiem wam, przymierzam się... Myślę o tym, żeby te GTA wprowadzić online. Znaczy, dokończę, wiecie co, robienie tych misji, tam zostało ich kilka, raptem do końca, to dokończę, żeby była skończona seria. Czy oglądacie, czy nie oglądacie, tak z tego nic nie mam, a seria będzie skończona, tak? Natomiast zrobimy w ten sposób, że później, jeśli będziecie chcieli, to pójdziemy w online. Ja tam już zacząłem coś robić w tym online, to znaczy dwa razy wszedłem, nie? Kurwa. Wziął mi, wjechał, idiota, no wziąłby mnie, dupnął. Nie lubię niektórych zachowań tych samochodzików tutaj. Dobra, ja sobie tutaj kierunek powinienem już włączyć, ale mnie normalnie zagotował. Jakbym do niego wysiadł, jakbym do niego poszedł. No i także
te GTA dokończę, zrobię, jeśli wy będziecie chcieli, to zrobię online. Będziemy budowali postać, z tym, że od razu mówię, nie będzie żadnego przecinania, chcecie, oglądacie, nie chcecie, nie oglądacie. Nie będę tam wam jakoś tego specjalnie wycinał, bo takie wycinanki to już są na YouTubach. Tutaj po prostu będziemy sobie prowadzili tak jak, nie wiem, w Simsach postać. I będę, nie wiem, 30 odcinków zarabiał, aż kupię chatę. 30 odcinków zarabiał, aż kupię samochód. Znaczy, tak mówię, no nie wiem ile odcinków, może dwa, może jeden, nie wiem. Więc tak to być miało wyglądać i tak to się będzie prezentowało. Kurde, muszę to... Od zeszłego odcinka nic nie zalałem, no. To trochę, powiem, dupa. Tutaj przejadę. Powinienem. Plum. Dobrze. Słuchajcie, jeżeli będzie prosty ładunek, łatwy ładunek do zabrania, to ja go zabiorę. Jeszcze na tym odcinku, ale nie no, 70 km, tutaj dojadę za 5 minut. No tam nie chcę też przekraczać tych pół godziny, wiecie, bo wy później płaczecie, że a, filmy są długie. No i też się nie dziwię, bo niektórych to nie interesuje, chociaż, no nie wiem, bo wiecie, ja oglądam też twórców, którzy robią pogodzinne odcinki, jeżeli chodzi o Eurotrucka na przykład. No, pytanie, czy nie wiem, no, nie, na razie nie będę robił takich długich makaronów. A nie, ja muszę tutaj wjechać. Zaraz, tutaj jest jakaś... Nie ma. Czekaj, chwila. To ja tutaj muszę przejechać, to ja nigdzie nie skręcam. Nie, to ja muszę jednak na środkowy, dobrze. Na środkowy, bo nie jestem pewny, czy tam ten pas czasami nie ucieka. No, więc z tym GTA tak zrobimy. Przymierzam się do nagrywania Anno 1800. Powiem wam, przymierzam się. Szukam tego tytułu w wersji polskiej. Chcę mieć językowo wersję polską. Mogę na moje życzenie opcjonalnie, czy na wasze życzenie, zagrać na wersji angielskiej lub niemieckiej. Natomiast będąc w kraju polskim, chcę mieć wersję polską i tyle. Jeżeli twórcy nie są w stanie tego spełnić, no to ja nie będę kupował tytułu, czy wydawał na niego pieniądze. Tak samo jest z filmami, tak samo robię. Nie masz lektora, nie podchodź, nie? Nie ma dyskusji w ogóle. Idę do sklepu, makaron czy chleb ma mieć opis polski. Jesteśmy w kraju polskim. Dbajmy o to, bo dlaczego nie? No, dbajmy o to, bo naprawdę to jest potrzebne. Niech nas trochę szanują w tej Europie. Dobra, dobra, ty sobie jedź, przejeżdżaj, dobra. Ale to rozszerzę wam ten temat, bo to jest temat rzeczka, a ja... Tutaj, o tak, o, skrzywdzimy trochę przepisy, o, pojedziemy na środek. W ten sposób ja już będę jechał, a wy się tutaj kotłujcie, jak chcecie. Dobra, już go mam. Dobra, przejadę. I teraz będę skręcał i jestem praktycznie na miejscu, bo zostało 20 km. To jest naprawdę chwila, moment. Lada sekunda. Uno sekundo. Dobra, tutaj. I skręcamy sobie teraz na brameczki płatnicze. Która to jest? Tutaj, dobra.
Bo tutaj jest taka, co nie muszę, wiecie, tam klikać, nie? Mi się nie chce tego klikać. Znaczy tam nie ma problemu, żebym nacisnął Enter, ale skoro jest opcja, że nie muszę, no to wiecie, no, ja jestem leniwy z natury, to mi się po prostu, jak czegoś nie muszę robić, to nie będę tego robił. Jak muszę, to zrobię, oczywiście, tak. Ale jak nie muszę, to po co, tak? Co ja sobie będę życie utrudniał? Tutaj teraz możemy skręcić, tak, oczywiście przeginamy prędkość. No bo dlaczego nie? Tutaj musimy sobie kieruneczek wrzucić. O, tak jest. Pięknie. Pięknie. Teraz w lewo. O, na przykład tutaj. Nawet się nie rozejrzałem, bo też mi się nie chciało, powiem wam. Takie, dobra. No tutaj możemy zrobić taki o. Ej, ziomeczku! Otwórz! O, właśnie, dzięki. Fajna szyba, nie? Wasze kółe. To jest dopiero to. To jest to. To jest to, co, o co walczymy. Tam z tyłu. O, będzie takie, wiecie, wyzwanie. A czym ty jesteś? Tego to nie widziałem. Dziwny ładunek, nie? Taki wał. Widzicie? Fajny, nie? Nie widziałem takiego ładunku jeszcze. Jeszcze nie widziałem. Bym cię przewiózł, ale teraz robimy, kurde, tutaj challenge'a, achievement'a, czy jak to tam się nazywa. Tutaj, 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 tutaj i tutaj, dobra. No, ciężko. O, już widzę, że będzie na dwa razy, co najmniej. No, jak nie więcej. Czekaj. No tu muszę ciebie tako złamać, kolego. Teraz tako. Żebym teraz nie wydupił w ten murek. Tak? Dobra, bo tam naczepa mi ucieka. Muszę ją gonić. Muszę ją... Muszę. Świetnie, tylko że... Ja ją jeszcze troszeczkę tak skręcę. O, tak. Też wyszło. Z boku wyszło, no. Okej. Okay. Teraz spróbuj. Okej. No jest z boku, jest, ale już nie aż tak, jak było. I teraz ją tutaj wkleimy. Zdążymy? Powinniśmy. Pięknie. Znaczy pięknie, no pięknie to na pewno nie, ale jest postarane, nie, że wiecie. Pokaż. Nie jest tak źle. Ja myślałem, że to gorzej. A widzicie tam magazyniera? Wybiera... Tak, wybiera te... Tam coś pomaga ładować paletę czy coś, no. Fajnie. No właśnie, i takie smaczki są bardzo fajne. Właśnie takie rzeczy się pojawiają coraz częściej. Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, kochani, no jednak nie weźmiemy tego ładunku, ale następnym razem go ogarniemy. Dzięki, że byliście. Popatrzcie sobie na statystyki i trzymajcie się, hej!